Na program zaprasza telkap, dostawca usług w najnowocześniejszej technologii światłowód do mieszkania. 28 listopada 1918 roku, zaledwie kilka dni po odzyskaniu niepodległości, ówczesny tymczasowy naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o nadaniu Polkom praw wyborczych. Tym samym rzeczpospolita stała się siódmym krajem, który nadał takie prawa swoim obywatelkom. Po pierwsze, feministki w Polsce to był margines życia politycznego, i w momencie, kiedy dekretem z końcówki listopada 1918 roku zapowiedziano owe prawa kobietom, które zostały zrealizowane i małą konstytucją, i konstytucją marcową, to jednak była decyzja bardziej polityczna. Polityczna w tym sensie, że Młode państwo, które powstaje po pierwszej wojnie światowej jest problem, żeby go uwiarygodnić. Więc w jaki sposób, nie w wojnie, tylko w czasach pokoju możemy uwiarygodnić? Myślę, że poprzez wybory. I tu według mnie chodziło o frekwencję, więc według mnie geneza tkwi w czysto politycznym kontekście. Frekwencja w pierwszych wyborach po 1918 roku wyniosła w zależności od okręgów między 70 a 80%. Obecnie o takich liczbach możemy tylko pomarzyć. Mimo różnych opinii, znawcy tematu są zgodni. Tak wczesne nadanie praw wyborczych kobietom jest powodem do dumy. Warto wspomnieć, że panie w tegorocznych wyborach samorządowych głosowały częściej niż mężczyźni.